Aparatkowity, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to znowu vlog, dlatego że dużo osób prosiło mnie, żebym nagrywała więcej vlogów, że chcecie dużo, dużo, dużo vlogów. Więc oto są. Nawet taka osoba mnie prosiła, że na przykład nagrywała na przykład co wtorek jakiś vlog. Nie pamiętam, później wam powiem jej nick i tą osobę oczywiście bardzo pozdrawiam, więc no postaram się na przykład zrobić na przykład co wtorek vlog albo co sobotę, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale tak, no mówiłam wam, że już za niedługo jedę nad morze i miałam jechać 13, ale niestety jednak nie jadę, dlatego że coś się stało, no i niestety nie jadę. Ale za to jadę już jutro przyczapą kempingową. W sumie to wam miałam pokazać w którymś vlogu. Raz tam nagrywam jakiegoś vloga i chciałam wam bardzo pokazać, ale no niestety ten vlog się nie pojawił. Nie mogłam go zmontować. Ale niech nie zapomnę to wam. Dzisiaj pokażę tą przyczepę i właśnie tą przyczepą będziemy już jutro jechać do Gołchowa. Właśnie tam będziemy jechać, dlatego że moja siostra ma niedługą urodziny. Oni też mają przyczepę, więc też przyjadą. Włączam laptopa. No i zobaczę, co mamy oczywiście. Było zjadane, dużo zjadane, mam nadzieję, że nic nie dłuży mi od rana. Jak widzicie, ja się przybieram inne ciuchy, dlatego że będę jechała z mamą do Rychwała. Dam pozałatwić parę rzeczy, porobić zakupy, a więc raczej nie zabiorę aparatu ze sumą, ale może wam coś podankrywam komórką, ale to jeszcze zobaczę. No już za niedługo pewnie jedziemy. Mi już tylko zostało, myślę, że niczego nie dołożą, został na mnie angielski z jutra i biologia z środy, więc pomódlmy się, żeby mi niczego nie dołożyli. Zrychwała i jeśli chodzi o takie rzeczy, co sobie kupiłam, no to są to takie getry. O! Za 21 zł, więc fajne, bardzo takie fajne, cienkie, a resztę to takie zakupy spożywcze na kemping. Muszę wracać do lekcji, a nie chcę nie iść się, ale cały czas sobie powtarzało, dobra Maja, potem będziesz miała wolne i już nie będziesz chciała robić lekcji, ale wiecie co, to nie pomaga. Ale dobra, ale najgorsze, że mnie teraz czeka angielski, ja tak średnio lubię angielski. Jak powiedziałam wam, że idę robić lekcję, to tam zaczęłam, ale mocno mi się nie chciało. Potem mnie mama zawołała na obiad. Potem sobie odpoczęłam po obiedzie, zaczął lecieć mój jeden z ulubionych seriali, potem leciał drugi jeden z moich... No. Więc potem się wzięłam i stwierdziłam, że zacznę od biologii, żeby mi po prostu było łatwiej i zaczęłam od tej biologii. Potem już mi było tam... Rzeczywiście mi było łatwiej, zrobiłam angielski, wszystko wysłałam. No i teraz nareszcie mam wolne! I... Teraz idę do babci i odezwę się do was potem, a więc powiem wam szczerze, że myślałam, że wrócę wcześniej od babci, znaczy później od babci, ale nie widziałam, która jest godzina, nie patrzyłam. No i niestety wjazd się opóźni, no i jedziemy jutro na południe. No niestety, ale to tylko jeden dzień, więc jakoś to przeżyję. Ale no i... Jak się wyjazd przedłuży, no to też się vlog przedłuży. Czyli, że dzisiaj wam nagram, jak się będę pakować i jutro wam nagram, jak będę jechać. No więc, no trochę mi smutno, ale no trudno. I my tam jedziemy na tak, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Czyli, że w sumie na 5 dni, to i tak jest dużo, więc się cieszę. Ja za niedługo z mamą jedę do Konina. W sumie no to już trochę późno, bo jest chyba już 14. Ale wcześniej wam nic nie nagrywałam, ponieważ byłam... Chciałabym wam pokazać, no bo wczoraj z ciekawości rozłożyłam mój statyw tak cały. Zobaczcie, ten statyw jest wyższy ode mnie, naprawdę.
bo ich zazwyczaj się filmuje, no bo tutaj jest tak podwójnie, to ja zazwyczaj rozkładam to jedną nóżkę, tak, a nie tak całe, więc no... No a teraz mnie czeka pakowanie. Na początku, dzisiaj będę pakować takie rzeczy jak ciuchy, buty. A takie rzeczy jak telefon, ładowarka, słuchawki. To spakuję jutro, znaczy przyszykuję już sobie takie niektóre. I po prostu je już jutro spakuję. A więc tak, ja już sobie wybrałam ciuchy, ale nie wiem, czy nie wzięłam ich za dużo, no bo troszeczkę poszalałam ze spodenkami, ale chyba części nie wezmę. Bo mam tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem par spodenek. Dobra, odłożyłam dwie pary spodenek i te chyba biorę. Chociaż jeszcze się zastanawiam nad tymi. Ale no nie wiem. Albo je wezmę. Dobra, biorę takie pastelowe. Takie z kwiatkami. Takie jeansowe. Takie czarne. Takie szare. Takie z kwiatkami. I takie jeansowe z koronką na dole. Jeśli chodzi o bluzki, to biorę taką czerwoną. Taką w panterkę, taki crop top. Taką koszulę z kwiatami. Taką białą bluzkę. Taką szarą z NASA. I taką koszulę zieloną. I tą i jeszcze... Dobra. Tej czarnej bluzki jednak z NASA nie wezmę. Mam tą szarą. I jeszcze biorę tą... Teraz tak chcę powiedzieć, że zabrałam wszystkie parę spodenek, bo nie mogłam się zdecydować, jakich nie wziąć. A, i teraz ogólnie montuję ten filmik i przepraszam Was za taką długą przerwę. Jeszcze mi dojdą tutaj takie dwie bluzki. Jedna taka z... No, z New Yorkera. I nie wiem, czy brać jeszcze taką bluzkę. Dobra, tutaj mam jeszcze getry, jakby było zimniej, takie getry z Pepco, takie z H&M-u i takie z kwiatkami i takie. Ale ogólnie no to chyba sobie odłożę te, albo nie wiem, ale dobra, jeszcze potem zobaczę jaka będzie pogoda i wtedy sobie odłożę. I tutaj mam jeszcze bluzę, jakby było któregoś dnia zimnie. Dobra, ja już dopakowałam skarpetki, majtki, staniki, strój kąpielowy. Więc ja z ciuchu mam już wszystko spakowane. I ciuchy chyba jutro zaniosę do przyczepy. Z tego powodu, że wiem, że jutro ma być do 20 stopni. Ale nie będzie wiatr, czy będzie pochmurno. Więc doczekam do jutra i po prostu jutro już zaniosę te rzeczy do przyczepy. A teraz chcę Was zabrać i pokazać Wam przyczepę! Przyczepę Wam jednak jutro pokażę, jak już będzie wszystko porozkładane. Rzeczy kosmetyczne jak szczoteczka do zębów, tonik, szczotka do włosów, gumki spakuję już jutro. W roku wjeżdżałam pod przyczepę, to się pakowałam taki zielony plecak, ale w tym roku się będę pakować w inny i muszę tam pociągać takie rzeczy kiki, więc tam chowałam, więc nie było w plecaku, w którym się pakowałam do którego rok temu. Nie było też w torebce, w której się pakowałam jak szłam nad jezioro, ale były w reklamówce na końcu. Z takich rzeczy do ubrania, jakby było mi zimno, to biorę katankę z New Yorkera oraz taki sweterek. Dzięki. Listę to sobie zrobiłam w telefonie, bo sobie zrobiłam... A, witajcie już w sumie ostatni dzień tego vloga, ale nie zmójcie się, będą następne vlogi. I ja muszę właśnie poskładać jeszcze raz ciuchy, bo trochę je rozwaliłam, jak nie szukałam ciuchów na dzisiaj. Więc muszę jeszcze raz poskładać i je zanieść do przyczepy. Teraz jeszcze tylko takie dodatkowe rzeczy spakować. No i jeszcze piesko oczywiście rzeczy. Dobrze, że bateria z aparatu na full now.
Wszystko odhaczone z takiej listy, co ja potrzebuję, tylko muszę kosmetyczkę spakować i aparat telefonu, to wiadomo, że tam na końcu spakuję. Kochani, nie mieści mi się wszystko do tego plecaka, co mi wybrała. I po prostu chyba będę musiała wziąć ten większy plecak, bo wydawało mi się, jak już wszystko spakowałam, to mi się wydawało, że o, już na szczęście wszystko spakowałam, wszystko mi się zmieściło, ale potem mi się przypomniało o aparacie. No i no. I po prostu jakbym coś chciała nawet spokojnie nagrywać na plaży, a nie chciałabym, żeby mi się po prostu... No też mam folię na wtyrał i w ogóle, ale no nie wiem. Muszę jeszcze pomyśleć. Hejka, my już właśnie siedzimy w samochodzie i czekamy już na moich rodziców. Bo na tym dziurze coś leży, bo ja się nie bardzo lubię jeździć samochodem. Prawda? Jedziemy! I jeszcze się wróciłam do domu po głośnik. Więc będzie super. Moi rodzice teraz szukają miejsca na kemping, takiego idealnego, żeby się mieściły dwie przyczepy. I jak właśnie szukają, no i się naszukają. Ja właśnie idę z moją pieskiem na spacer, a rodzice wybieram dobre miejsca. Chcę się złożyć już coś takiego, więc no już niedługo całe będzie. Warunka gdzie idzie? Nie, teraz mogę pokazać, tutaj mamy namiot ogrodowy. Ale jest fajny, nie narzekam, tylko że potem wam opowiem zresztą. Tutaj mamy drzwi do przyczepki. Tak mamy po prostu ustawione, no bo ten namiot jest... Znaczy, no nie to, że namiot jest niższy, tylko pokażę. To jest po prostu niżej niż drzwi. Ani przydałyby się cegły, ale no niestety nie mamy. Ale więc dlatego też to będzie stało patak, no bo jakby stało inaczej przy drzwiach, no to byśmy nie mogli otworzyć po prostu drzwi. I właśnie tak wygląda tutaj nasz namiot. A to gdzie będziemy tego grillować? No, najwyżej. Bo jest już parę dni, po tym vlogu pokażę wam. Teraz zrobię wam room tour mojej przyczepki kempingowej. Dobra, pokażę wam teraz przyczepkę. Tutaj jest wejście. Tutaj wisi moja katana i bluza z workiem. Dalej to jest moje łóżko, na którym ja śpię z Kiką. Tutaj jest taki stoliczek i przedłużacz. Moje siedzisko. Tutaj są u góry oczywiście jeszcze szafki, żeby coś schować. Tutaj jest szafa na ubranie, ale wam nie będę pokazywać, bo tam jest u mnie w ubraniu jest straszny bałagan. I tutaj jest łóżko moich rodziców. Tutaj są szafki na górze. No i oczywiście łóżko. No i tam jest przedłużacz. I tutaj jest do szykowania jedzenia, tylko że tutaj też jest mały bałagan. Dobra. To już koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobał, dajcie łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, a my zostajemy do poniedziałku na razie, ale może jeszcze dłużej. A więc buziaczki. Do zobaczenia!